Po wielkim sukcesie w pierwszej kolejce, jakim było zwycięstwo w Łodzi, KPR Legionowo był we własnej hali zdecydowanym faworytem meczu z AZS-em UMCS-em Lublin. Przebieg spotkania potwierdził przedmeczowe prognozy. Gospodarze grali szybko, kombinacyjnie i systematycznie powiększali swoją przewagę. Dopiero w 18 minucie goście zdobyli drugą bramkę. W tym czasie legionowianie mieli ich już na koncie 15. Było więc jasne, że zespół z Lublina nie zdoła przeciwstawić się znakomicie dysponowanej ekipie Tomasza Porzezińskiego. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 24-5, deklasując swoich przeciwników. Dlatego Tomasz Porzeziński w drugiej połowie spotkania wprowadził na boisko zawodników rezerwowych, dzięki czemu goście mogli nawiązać bardziej wyrównaną walkę. Przewaga gospodarzy była jednak nadal duża. W ostatniej minucie meczu Dominik Troński zdobył 39. bramkę dla KPR-u. Goście zdołali jeszcze zdobyć 16. gola z rzutu wolnego, ale wynik 39-16 nie pozostawia wątpliwości, który zespół był lepszy. Spodziewałem się, dlatego że zespół ten Legionowa, są to zawodnicy mający za sobą występy w pierwszej lidze, doświadczeni. My zespół typowo amatorski, studencki, przyjechaliśmy też jeszcze w okrojonym składzie, także wynik nie był zaskoczony. Może o 5 bramek powinniśmy przegrać mniej, ale nie byliśmy w stanie kiedykolwiek zagrozić w tym meczu. Tomasz Porzeziński nie był do końca zadowolony z gry swoich podopiecznych i widzi jeszcze trochę elementów, które należy poprawić. W dalszym ciągu trzeba pracować. Jeżeli straciliśmy dzisiaj, nie wiem, 15 bramek czy 16, to znaczy, że straciliśmy, nie wiem, o 6 za dużo, więc trzeba będzie po prostu w dalszym ciągu tutaj pracować nad wszystkimi elementami i do przodu. Trener miał uwagi przede wszystkim do zawodników, którzy pojawili się na boisku po przerwie. To, że akurat jest taka przewaga, to tak jak powiedziałem wcześniej, to nie zwalnia zawodników wchodzących na boisko z odpowiedzialności, nie zwalnia ich z odpowiedzialności przede wszystkim za wynik. I pomimo tego zwycięstwa na pewno panowie będą również rozliczani za to, co tutaj dzisiaj na tym boisku wyprawiamy. Po dwóch kolejkach rozgrywek drugiej ligi KPR Legionowo jest liderem. W najbliższą sobotę zostanie rozegrana trzecia kolejka. Zespół Tomasza Porzezińskiego czeka wyjazd do Ostrołęki. Teren bardzo, bardzo ciężki, bardzo gorący. Zwłaszcza, że w momencie, jeżeli w początkowej fazie meczu pozwoli się gospodarzom na rozwinięcie skrzydeł, no to wiadomo, może być trudno. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku mojej wypowiedzi, ja zawsze przestrzegam przed tymi łatwymi zwycięstwami. Nikt nam nic za darmo nie da, jedziemy na następny mecz, walczymy tak, jakby ten mecz był najważniejszym meczem w sezonie. Mecz z Trójką Ostrołęka zostanie rozegrany w sobotę 15 października.